baśnie, staropolskie bajdurzenia, wybór najpiękniejszych legend ziemi polskiej w interpretacji Krystiana Nechrebeckiego. Nie wiem gdzie i kiedy był sobie dawniej kogutek i kurka, oboje młodzi i piękni oboje. Nie dziw też, że się serdecznie kochali, a choć kogut tyle miał żon, ile widział kur przed sobą, jednak na jakiś czas przywiązał się do tej tylko srokatej kurki. Piękna była kurka, ale jak niejedna z kobiet pokrywała ślicznymi, połyskującymi piórkami brzydkie wewnątrz serce i duszę. Była ona tak żywa i płocha, jakby dzisiejsza mieszczka, popędliwa jak wiele żon, głupia i szczebiotliwa jak wiele dziewczyn, które kwoczkami nazywamy, a co najwięcej żarłoczna i łakoma. Kogut, starając się, aby go polubiła, nie odstępował jej na kroki. Cały dzień musiał znosić dla niej, co tylko mógł do jedzenia znaleźć, gdzie i porwać smacznego. Głodniał i sechł biedny kogut z miłości i trudu, a kura tłuściała coraz okrąglej, szczebiatała coraz głośniej. Jednego pięknego ranka, kiedy słońce świeciło, a niebo było czyste, poprosiła kurka koguta, aby jej towarzyszył do lasku na orzechy. Jak przyszli do lasu, kogut wlazł na leszczynę, zaczął trząść drzewem i wiele natrząsł pięknych i dojrzałych orzechów. Głodny był i sam chciał się także pożywić przy tym zdarzeniu, ale jejmość pani kurka, co tylko upadło, chwytała prędko i łykała, łykała łakoma, żeby się kogutowi nic nie zostało. A kogut trząsł ciągle, sądząc, że jak się naje, zostawi przecie na ziemi i dla niego kilka orzechów. Na próżno się nieborak mordował i potniał. Kura jadła i nic nie zostawiała. Wtem orzech jeden większy, gdy łykała, uwiązł jej w gardle wąziuchnym, zakrztusiła się, udławiła i padła o ziemię, trzepiocząc skrzydełkami. Kogut piorunem zleciał z drzewa i przypadł do niej. Leżała bez ducha. Wyciągnięte miała śliczne, żółte nóżki i zdychać się zdawała. Żal chwycił koguta za serce, chciał ratować ją, nie można było inaczej jak wodą. Wody nie było w lasku ani kropli, trzeba było iść do morza. Poczciwy kogut pobiegł do morza, biegł, biegł i przybył. Kukuryku, morze, morze, kukuryku! Zawołał żałośliwym głosem przyszedłszy. Kukuryku, daj wody! Komu wody? Odezwało się morze zielone ogromnym głosem. Kukuryku, mojej kurce wody, kurka leży wedle drogi, ledwie tchnie, kukuryku. A w cóż dam ci wody? W co wody? Odezwał się zafrasowany kogut. Dali pana, nim o tym pomyślał biegnąc. Tak to wy zawsze młokosy robicie, odezwało się morze. Sami nie wiedząc, czego wam potrzeba. Idź, poproś wieprza, niech ci kła pożyczy. Nabierzesz w kieł wody i zaniesiesz. Kogut pobiegł znowu prędko. Przychodzi do wieprza. Wieprz wylegał się na barłogu do góry brzuchem, bo słońce świeciło mu i grzało. Kogutek przybiegłszy ukłonił się po francusku i odezwał. Kukuryku, bądź waszmość łaskaw pożyczyć mi kła na parę minut. Ja? Kła? Odezwał się wieprz ponuro mrucząc. Ja kła, ja kła. Cóż to znowu, za co, na co, po co ja mam waszmości kła pożyczać od także? Kukuryku, zmiłuj się, przerwał kogutek, kłaniając się jeszcze niżej. Tylko sobie w nim wody przyniosę. Komu wody? Odezwał się wieprz. Kurce wody, rzekł z westchnieniem przychodzień. Kura, żona moja najukochańsza, leży udławiona orzechem, a ledwie tchnie. A na cóż było dławić się, a? Odezwał się wieprz. Idź no wprzódy do dębu i przynieś mi żołędzi, bo ja darmo kła nie pożyczę. Ach, zmiłuj się. Nic darmo, odezwał się wieprz. Nogi za pas, jeżeli chcesz mieć kieł, idź do dębu po żołędzie. Kogut pobiegł prędko, prędko przybiegł do dębu. Dąb szumiał sobie, stojąc wśród lasu i nie wiedział nawet, patrząc się dumnie w niebo, jak wojewoda, że jakieś małe stworzenie zbliżało się ku niemu. Kogutek, wskoczywszy na najbliższą gałąź, zaczął go prosić o żołędzie. — Na co ci żołędzie? — rzekł dąb. — Oj, to bardzo długo gadać o tym — rzekł kogut. — Ale proszę o niewiele, czy mi pożałujesz? — Muszę naprzód wiedzieć, na co ci ich potrzeba. — Nie śpieszno —
Zawołał kogut. Żona moja zdycha. Kukuryku, wieprz nie chce dać kła, póki mu żołędzi nie przyniosę, a kieł potrzebny mi na wodę, którą chcę ją ocucić, kukuryku. Dam ci kilka żołędzi, odezwał się dąb. Ale nic darmo. Pójdź stąd niedaleko do lipy i przynieś mi od niej łyk. Kukuryku, a na co wasze ci łyka? A tobie co do tego, drobne stworzenie? Ofuknął się dąb. Tak chcę i koniec. Kogutek reszty nie słyszał, bo już był w drodze i zbliżał się do lipy. Skoczył na gałąź i pokornie o łyka prosił. Lipa była w złym humorze, wiatr jej w nocy ze złości gałęzie połamał, skrzywiwszy się, więc odpowiedziała: na co ci łyka? Zmiłuj się, nie pytaj o to, rzekł kogut. Strasznie bym wiele rzeczy musiał ci tłumaczyć, a mnie tak pilno. Musisz przede opowiedzieć, odpowiedziała lipa i kogut znowu zaczął swoją powieść. A, kiedy tak, odezwała się lipa. Uważam, że nikt ci darmo nic nie daje. Idźże waszeć do krowy po mleko dla mnie, jeżeli chcesz łyk dostać. Kukuryku, na cóż jej mości mleko? A dąb na co łyk potrzebuje? Zawołała lipa. Nic darmo, nic darmo, nic darmo! Znowu leciał kogutek prędko, prędko przez łąkę, przez płodarz do obory, w której stała krowa, depcząc pod nogami słomę. Kogut siadł na żłobie i zaczął się kłaniać nisko. Ach, prosiłbym o odrobinkę mleka, kukuryku, rzekł cicho. Na co tobie mleka? Wszak ty go nie pijesz? Zapytała krowa. Kogut rad nie rad musiał znowu opowiadać z końca w koniec całą historię, drżąc, aby się z pomocą kurze nie spóźnić. Nic darmo, zawołała krowa. Przynieś mi wprzódy siana od kosiarzy. O, a na co ci to siano? Zawołał kogutek. Na co ci to siano? Zaraz ci go pastuk przyniesie, kukuryku. Nic darmo, powtórzyła krowa. Miałabyśbym być głupsza od innych i nie korzystać z tego zdarzenia? Przynieś mi siana. Skąd wziąć siana? Skąd wziąć siana? Pomyślał kogut i pobiegł zmordowany na łąkę. Na łące stali kosiarze i kosili siano. Kogut zbliżył się do pierwszego, prosząc o odrobinę siana. Na co ci siana? Odezwał się kosiarz stary. Kogutek, trzepiecząc skrzydłami, wymawiał się bardzo usilnie od opowiadania historii, bo wiedział, że coraz później się robi, że słońce połowę już drogi swojej ubiegło, ale nie było ratunku. Człowiek od innych stworzeń okrutniejszym był jeszcze i ze śmiechem szyderskim słuchał opowiadania koguta, a nareszcie się odezwał. Nic darmo, mój mały, idź do panny Małgorzaty, niech da nam sera, a my za to damy ci trochę siana. Kogutek zaczął się kłaniać i prosić, żeby go już dalej nie posyłano. Kosiarze śmiać się zaczęli, kogutek pobiegł do panny. Panna szyła w krosnach, gdy przybiegł, a koło niej siedział jakiś wysoki drab, który się jej uśmiechał. Przyszedłszy, ukłonił się i zaczął prosić o kawałek sera. Panna spojrzała na niego z politowaniem i uważając, że był na pozór dość tłusty, prosiła go, czy nie może pozwolić się zarżnąć. Kogut w płacz. Tymczasem panna, zapatrzywszy się na chłopca, upuściła igiełkę, którą szyła, na ziemię. Chłopiec schylił się szukać, ale nie mógł znaleźć długo, bo schyliwszy się nie patrzył na igłę, ale na pannę Małgorzatę. — Jeśli mi znajdziesz igiełkę — rzekła panna do koguta — dam ci sera, ale na co ci ser? A? Kogutek nie śmiał się nawet wymawiać i znowu zaczął płaczliwie całą powieść opowiadać, a panna z chłopcem, słuchając, śmieli się do rozpuku z jego miłości ku żonie i z jego frasunku. Po długiej męce znalazł nareszcie kogut igłę i uradował się, jak gdyby go z rożna zdjęto. Panna dała kawałeczek ser, zaniósł ser kosiarzom, dali mu siana, siano zaniósł krowie, dała mu mleka, mleko zaniósł lipie, lipa dała łyka, łyko złożył u dębu, dąb strząsnął kilka żołędzi, z żołędziami poszedł do wieprza, po kieł, leciał jak mógł nóżkami, skrzydłami, lecz już, że słońce zniżało się ku zachodowi, wieprz kła pożyczył, przyszedł do morza, morze dało wody i kogut, trzepiocząc się i podskakując z niespokojności, pobiegł do leszczyny. Przyszedł z wodą, ale kurka już... Kukuryku, nie żyła, kukuryku. Były to bajki, baśnie i bajeczki Ziemi Polskiej. Czytał Krystian Nechrebecki.